List 199 świętego Augustyna O końcu świata. Mówisz również: W taki sam sposób Pan skarcił Żydów w Ewangelii, mówiąc: Gdybyś poznała czas Twojego nawiedzenia, może byś się ostała. Teraz jednak zostało to zakryte przed Twoimi oczami. Te słowa jednak odnoszą się do czasu pierwszego przyjścia Pana, a nie drugiego, o którym teraz rozmawiamy. O drugim swoim przyjściu powiedział natomiast: Nie wasza to rzecz znać czasy, a nie o pierwszym. Uczniowie pytali go bowiem o to przyjście, którego oczekiwali w nadziei, a nie o to, które widzieli. Gdyby z kolei Żydzi poznali jego pierwsze przyjście, nie ukrzyżowaliby Pana chwały, nie ponieśliby klęski i przetrwaliby. To bowiem, co powiedział do nich: Nawracajcie się, bo czas się wypełnił i wierzcie w Ewangelię. Powiedziane zostało, jak sam potwierdzasz, o tym momencie w historii Żydów, który miał nadejść szybko, zaledwie po kilku latach, a o którym my już wiemy że nadszedł, czyli wtedy, gdy upadło ich państwo na terenie, gdzie mieli swoje królestwo. Powiedziałeś następnie, że dla rozumiejących pisma oczywiste są wypowiedzi z księgi Daniela, które przywołałeś o zabitej bestii, o panowaniu pozostałych bestii i o Synu Człowieczym, przychodzącym między nimi na obłokach nieba. Lecz, jeśli byłbyś łaskaw wyjaśnić, w jaki sposób te słowa miałyby się odnosić do poznania czasu, dzielącego nas od przyjścia Zbawiciela, tak żeby bez żadnego wahania można było określić go w sposób jasny, to przyznam Ci pośród wielkiego dziękczynienia, że to, co Pan powiedział, nie wasza to rzecz znać czasy, powiedziane zostało tylko do apostołów, a nie do ich następców którzy poznają to, co ma się wydarzyć.